cudownie, no, emocjonalnie, prawdziwie, przyjacielsko, jak nigdy dotąd. Takie osoby jak Anita Włodarczyk, niezauważone przez władze miasta, są pewnego rodzaju skandalem i wstydem dla miasta Warszawa, tym bardziej, że ktoś, kto zarządza pieniędzmi przedtem w bankach, a obecnie zarządza pieniędzmi Warszawy i robi to w taki sposób, że ignoruje taki wielki sukces Polski, ignoruje Polskę i ignoruje możliwości Polek. Będąc kobietą, potraktować tak drugą kobietę z takim sukcesem, proszę sobie samej odpowiedzieć.